Siema internety, witamy w kolejnym vlogu. Dziś troszeczkę inny vlog niż wszystkie. Nie będzie żadnych prac polowych, tylko można powiedzieć z regulacji walców do śrutownika. A więc pokrótce przedstawię, co się działo i dlaczego dokonaliśmy tej rozbiórki i regulacji. Otóż ta oto śruta tutaj już nie, może to będzie widać na kamerze, no. Już po prostu, o, takie malutkie ziareneczka się trafiały, całe, nieprzemielone, niezgniecione. A owsie to już nawet szkoda mówić, gdzie tu się trafia, to też cały. Więc trzeba było coś z tym zrobić. I nadszedł ten moment, nadeszła ta chwila. Tak jest, Grześ? Tak, żeby to rozebrać. Tak. Zobaczyć, co się dzieje, no bo i zrobić. Na dworze oczywiście powiało chłodem, zima się zrobiła. Śniegu trochę napadało, także jest fajnie. Czy ja wiem, co tak fajnie, po prostu zimno. Ale wracając do tego śrutownika, możesz podać tę osłonkę? Oczywiście tabliczka znamionowa, żeby była widoczna. Śrutownik Jawor H962, wyprodukowany w firmie Agiat z Szczekociny. Jest to niedaleko nas. Widzicie na kamerze, czy nie widzicie? Nie rozumiem jej. Podsadzę. Tak. Firma się znajduje w Szczekocinach, tam gdzie był ten nieszczęsny wypadek z pociągami, czy z pociągiem. Zdarzyły się wtedy chyba? Nie tak. Wiem, nie pamiętam. Tak, coś takiego. Jest to niedaleko nas, w granicach 30, może 35 km. Powiem tak, w filmie już byłem raz, ponieważ... No to już nie muszę tego czekać. Czekaj, na chwilę jeszcze pokażę, tu sekundę i zaraz zakładamy. Kilka lat do tyłu była wymiana jednego z walców. Oczywiście to był ten walec. A to dlatego, że... Aha, jeszcze wspomnę rok. Rok produkcji to jest 2000, mamy go od nowości. I przez 15, z tego co słyszałem, prawie 16 lat chodził na tych walcach oryginalnych. I przez co na jednym chodzi dalej, tak, oryginalnym. Po mojej lewej jest oryginalny, po prawej jest już zamieniony na drugi po regeneracji. I tak, na czym polega ta zasada? No oczywiście tu jest regulacja, oczywiście szczelinę regulujemy tymi tu pokrętłami. No i wiadomo, walce się kręcą, freziki zgniatają i tam robią z tego. Śrutę. Tak, jeden chodzi szybciej, drugi tak, jeden wolniej. Chodzi szybciej, drugi wolniej, widać to po kołach. Ten chodzi szybciej, prawy, i po prostu on się szybciej zużywa. No, nawet weźmiemy trochę i widać od razu, że ten zapieprza, ten nie. Dlatego ta śruta się taka, po prostu lepiej robi śrutę, bo jakby chodziły tak samo, to by tylko zgniatał to ziarno, a nie robił konkretnej śruty. Miazgi z tego. Więc oczywiście ten się prędzej zużywa. No tutaj został kupiony wtedy przeze mnie z firmy Agiat regenerowany. Co mogę o nim powiedzieć? No już przez te 3 lata troszeczkę się, trochę widać, że już te frezy trochę zużyły. Ale dlaczego kupiłem wtedy regenerowany? No oczywiście był połowę tańszy niż nowy. Taki regenerowany w granicach 500 zł, 400 chyba, niecałe 70 zł. A wiadomo, że nowy walec drugie tyle. Czy wiadomo, no ja wiem o tym, nie wszyscy o tym wiedzą. Bo nie wszyscy kupują. Tak, nie wszyscy mają takie śrutowniki. I po prostu jest to duży koszt. Oczywiście nowe są prędzej dostępne niż regenerowane, no wiadomo z tego względu, gdyż nowe, tam składają do tej pory te śrutowniki, robią teraz troszeczkę inne modele, ale też tego typu walcowe, też robią tam inne jakieś tam zgniatacze. Innego rodzaju, ale głównym produktem ich jest właśnie taki walcowy. I tak, dlaczego kupiłem ten regenerowany? A to dlatego, po pierwsze to była ta cena, co mówiłem, a po drugie dlatego, że po jakimś czasie i tak będzie potrzebna wymiana obydwóch. A dlaczego? Bo ten już nowy, ten oryginalny też już jest podjechany sporo. Regenerowany też już trochę i
Ja bym kupił ten nowy za te tam 800 czy tam 900 do 1000, nie pamiętam już jaka ta cena tego nowego, złotych, no coś takiego, około 1000 liczmy, to ten nowy by się zużywał, ten stary po prostu można by powiedzieć, że szybciej by się może zużył niż ten nowy, no i tak jest. Mhm. I znowu za kilka lat musiałbym wymieniać tego starego. Tak to wymieni się dwa razy. A tak to za 2, 3, 4 lata wymieni się je oba na nowe i znowu pochodzą ileś tam lat. Dlatego teraz był założony tylko ten, bo ten się zużywa szybciej. I cóż, oczywiście nasza opinia na temat śrutownika. Dlatego tego śrutownika jest bardzo dobra, bo przez te 15 czy tam 16 lat pracował po prostu bezawaryjnie. Co jeszcze mogę powiedzieć o nim? Ma on też takie magnesy, które tutaj wyłapują jakieś tam drobne metale, nie metale. Bynajmniej wszystko to, co pozostaje bardzo wiałe po wizerunku. Tak, na przykład, czy nawet jakaś podkładka, czy coś jest w stanie po prostu to wyłapać. A jeszcze wracając do tych magnesów, wymieniłem je na nowe wtedy, gdy wymieniłem ten walec, bo po prostu tam przez przypadek uszkodziłem całą tę wiązkę magnesów, to ja. Ale tak to oczywiście on chodził bezawaryjnie. A ja uszkodziłem, no i po prostu trzeba było już od razu wziąć, wymienić. Więc koszty magnesów, całej tej wiązki, tej linii magnesowej, nie wiadomo jak to nazwać, po prostu magnesów do tego, kosztuje chyba 50 zł. Oczywiście w firmie. Warto. Tak, a warto. Oczywiście w firmie, to chroni przed uszkodzeniem walców. Tak, jeszcze tutaj, zanim założymy to wszystko, tak, trzeba poczyścić. Wyczyścić. Jeszcze tu mamy walec, który idzie koło magnesów, bo to jest walec tak zwany, no, co pcha to zboże na dół, można powiedzieć. Wciąga, no troszeczkę, już jest trochę też podjechany, więc prawdopodobnie będzie też wymieniony w przyszłości i wymienimy wszystkie za parę lat i będzie znowu chodził jak nowy i będzie z głowy. Także cóż, zaczynamy, nakładamy. Zabieramy się. Na pewno od tego zaczynamy? Tak, bo to jest najważniejsze. Brat przyszedł ze szkoły, więc zawsze coś... Czekaj, jak to było? Powiedz właśnie. Mi... Tak? Tak czy nie tak? Tak czy nie tak? Ja to mam, tak. No. I ktoś nie zwrócił uwagi na to? Aha, nie. Musi być oś do środka. U ciebie tak, a u mnie tak? Nie do środka. O. Bo jest przetarty z tej jednej strony. Nie, Grześ, dobrze jest. Z obydwu musi iść na zewnątrz. Co ty to mówisz? Tak, a czemu tu jest taki przetarty? A może przykrzywiło się, jakże było wyjmowanie. Musi wejść, jak musi. No to chyba raz się tak nie wejdzie. Czas kurde, musi. Łyżkę i wykrzywić. A, zrobimy inaczej. To wyjmujemy te regulacje. Bo ich nie było. Wtedy ich nie było, no. I założymy. Ja już szukam próbeczek. Jak pasi? Oczywiście trochę kamerą częściej, ale to nic. O! Zaskoczył. Zaskoczył, ale jeszcze do końca nie weszło. Więc coś jeszcze musi nie tak leżeć jak... O! I jest! Gites. Co wiesz? A, podpierasz wrota? No właśnie. Lepiej, żeby było widać na kamerze wszystko. Proszę, ja ciebie. Z podkładką, z podkładką. Ja mam bez. Nie wiem, kiedy zginęła. Chyba poprzednim wyjmowaniem. A tu jest ciężki, strasznie ciężki dostęp tutaj do tej śrubki. A może co, zapierdzielę od tego? Tak zrobię. Zapierdzielę podkładkę, a potem tam przyniosę inną. Bo mi się już nie chce. Sam sobie zapierdzielisz podkładkę. No sam sobie zapierdzielę podkładkę. Na tyle nie ma, a na tyle masz fantazję. Mam inaczej na tyle. Dobra, zakręcam. Nie pamiętam w 2000 roku, jaka już była tego cena. Wiem, że tani nie był.
Był kupiony oczywiście bez tego. Silnik, motor, jak to nazwać? Jak to bez? Bez, bo to jest nasz. No to na jakiej zasadzie on działał? Nie działał, no po prostu montujesz. Jak chciałeś kupić bez, były dostępne, tańsze były bez. A mieliśmy swój od poprzedniego śrutownika pamiętnego na te kamienie, czy jak to się tam zwie? Wiesz, że się pamiętasz go jeszcze? Pierwsze słyszałem o takim śrutowniku. Aha, bo tyś miał roczek, jak my to kupili. No to taka sytuacja, no. No i co się zwisało? Bo jakoś na złom poszedł, bo te kamienie pękły i rozpierdzieliło go całego w czasie robienia ospy. Ospy, śruty, no ja tak mówimy różnie tutaj na te. I co, leci w kamienie, a kamienie tron. Tak, tak, tam jakoś ta jest dziwna zasada. Jakby na mąkę. No takie coś podobnego właśnie. No i weszły na rynek te walcowe. I się zakupiło. Dość popularne wtedy. Pieniądze się miało. Nie, po prostu według... przepaść była nieziemska według tamtego starego, a tego, gdyż tamten robił bardzo długo te śrutę, a jak kupiliśmy ten i uruchomiliśmy to. Tak, no, przepaść między Ursusem a Zeta. No tu masz przecież wydajność 750 kg na godzinę tego śrutownika. No, także to jest nieziemsko dużo. Nieziemsko dużo według tamtego, więc przepaść była, no. Je dociągnąć trochę bardziej, bo to wszystko chodzi. Wiem, dociągnij. I po prostu może być przyczyna, że się od wstrząsów poluzi. Przyczyny bywają różne, tylko że jak tam dociągasz, a tu mnie ten. Dobra. Dobra. Tam jeszcze nie dokręciłem swojego. Dysponujemy tylko... Tu musisz dobić letko, albo do tego, daj mi to, masz tę śrubkę, bo żeś się za bardzo tam dokręcił i odchyliło. Dysponujemy tylko jedną trzynastką, nie chce się nikomu chodzić, szukać kluczy, bo jest dość zimno. Co będziemy mówić? A który to już dzisiaj mam listopada? 21 czy drugi? Dzisiaj 21. Także jest już bardzo zimno. No, i będzie. No. Tuce młotkiem obija mi lakier, no. Ojej! Co to się nie stanie wielkiego? O! No, dorobiłeś. Dokręcam. Ale ogólnie... lakier się tu trzyma... Weź sobie drugą 17. Lakier się tu trzyma bardzo dobrze. To nigdy nie było czyszczone ani nic. Jedynie co czyściłem, no to wiadomo, ten napęd, czyli ten motor współpracujący z nim, musi być troszeczkę przedmuchany, tak jak i tutaj ten włącznik, bo niestety tego kurzu tutaj się nagromadzi. Dobrze, że to chociaż prosto do zion? Mhm. Nadej się. Kurde, tam pewnie, dlatego tak Cię ciężko szło, bo żeś spierdzielił, ale ciul. Dobrze się wkręciło. Ale ciul. Tak się zajmujesz wszystkim. I tak. Ej, wystarczy. Dla Ciebie wszystko jest git. Grzesiu, bierzesz. Bierzesz. Pod podkładkę. Pod podkładkę. Za bardzo wytłumiałeś. Czekaj chwilę. Masz tę podkładkę u góry? No. To muszę teraz ja. O, dobrze. Ustawimy tak gdzieś mniej więcej na środku, no nie? Czekaj. I trzeba... O, tak gdzieś. Tak pamiętam, tak było. Bo nawet można tylko pod tę stronę. To by pasowało, żeby równo z podkładką może było. Dobra, mamy kolejne śrubeczki. U Ciebie nie jest równo z podkładką, a u mnie jest. Zaraz. To nie może tak być. Zobaczymy. No to samo, żeby to równo było, nie? No. Jak już robisz, to robić dobrze, a nie na odpierdol. W sumie lepiej na odpierdziel, bo wiesz, miał więcej roboty. Tak, żeby go później znowu rozbierać. No. Ustaw, że sobie po swojemu. Dobrze, za bardzo. No, i teraz. No. I tak, drodzy widzowie,
pracujemy w zimę. No trzeba, trzeba. To jest śruta, to jest podstawa hodowli. Bez tego urządzenia gospodarstwo, czy tam hoduje jedną krowę, czy jedną świnię, czy 100, czy 1000, to po prostu, czy nawet kury. Nawet dla kurek można coś tam zrobić. To wszystko potrzebuje właśnie tego urządzenia. Przeważnie każdy w gospodarstwie posiada tagową maszynę, nie Grześ? Czy starszą, czy nowszą? No, w sumie nam praktycznie każdy, jakąś jeszcze zostało, jak kiedyś miał kiedykolwiek hodowlę. No. Przeważnie w dawniejszych czasach to każdy miał hodowlę. Dobrze będzie? No cóż, tak musi być. Będziemy, tutaj to jest prościej to wyregulować. No bo to masz ten, pod spodem. Niestety do walców trzeba to rozbierać. Mięcia dostawa do psa. No wiem. Od spodu tego się nie wyczyści. To żeś zrobił? A druta tam co widzi, nie? Aha. Już nawet druty się znajdzie. Widzę właśnie, jaki popełniłem błąd przy tym zakładaniu, że właśnie powinny być te... Regulacja powinna być właśnie wykręcona, te śruby regulacyjne, dlatego... Jak my chcieli założyć, kurde, człowiek też nie myśli. No ale co zrobić? Takie czasy. Trzeba być taki magnet, żeby to przyłożyć silniejszy. Silniejszy magnet niż mamy, no nie? Tak. Filip, chodź tutaj, piesku. Takie brudy. Jak tu założyć pasek klinowy? No tam nikogo nie ma. Tyle. I git. Dobra. To już mamy. No widzicie, że tutaj ten podający walec też już jest troszeczkę. Walec, wałek, jak to nazwać. Też jest troszeczkę podjechany. Już te otwory nie są zbyt widoczne. Kompresor pewnie w ogóle powietrza nie ma, nie? Tak. Co? Tak, ale coś tam może jest, ale kompresorem tego nie wyczyścisz. No podłączę powietrza, tak tego dam. Aha, jeszcze musimy